Boże, jaki tu jest syf! Kto to posprząta? Chester? Chester? A co ty tutaj robisz? Chester? Ja tutaj tylko sandwicze dostarczam! Proszę, wypuśćcie mnie, ja tutaj tylko sandwicze dostarczam! Muszę wam powiedzieć, że ja już się nigdy nie będę bawił lalkami! Ha, juniorski, wydało się, synek się bawi lalkami, ha, lolo, ulo, ulo, ulo. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Limited. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Patrycja Żukowska oraz Domino, za te trzy piękne fanarty. Jesteście po prostu mega, pozdrawiam! No a teraz... idziemy dostarczyć sandwicze! No siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy and welcome back! Emily Wants to Play 2! Dokładnie! Powrócimy sobie dzisiaj do Emily Wants to Play 2, ponieważ w końcu wyszła pełna wersja. To było... co to się teraz tutaj dzieje? Co to teraz tutaj było? Dlaczego tutaj światło gaśnie? No co jest grane w ogóle? Ponieważ chyba, kurde, 4 albo 5 dni temu, moi drodzy, wyszła pełna wersja Emily Wants to Play 2. Pamiętacie, jak myśmy już to grali w demo? Demo było dosyć ciekawe, ładnie się prezentowało, ponieważ są też nowe postacie i w końcu jakaś, że tak powiem, normalniejsza historia niż w jedynce. Ja wiem, że dużo osób pisało pod poprzednim filmikiem hashtag Emily i bardzo dużo osób chce też, abym nagrał pierwszą część, ale obiecuję, że pierw gramy w drugą część, a potem się cofniemy i zagramy sobie w pierwszą część. Tak samo jak w Rock of Ages, pierw druga, później pierwsza część. No i znowu was poproszę w tym filmiku, abyście napisali pod komentarzami, jeżeli oczywiście wam się gra spodoba. Napiszcie koniecznie w komentarzu hashtag Emily! Dobra, muszę wam powiedzieć, że już na pierwszy rzut oka bardzo mi się tutaj podoba te lobby, można by to powiedzieć, ponieważ nie ma takiego nudnego start new game i tak dalej, tylko od razu nam tutaj pokazuje, ile mamy, jakie to jest screen resolution, current FPS i tak dalej, resolution 1080, quality medium. Dobra, niż już tak zostanie, bo to się pewnie optymalizowało samo, ale dlaczego to mi tak tutaj mruga? Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego to się tak dzieje. Okej, save settings, no niech tak już będzie, że sobie tak zostawimy, invert X, no, dobra, tutaj sobie możemy zinwertować. Wow, a tutaj mamy checkpointy, right mouse, R1 or E to choose, ok? Czyli mamy tutaj już nawet takie fajne checkpointy porobione. Z tego, co mi się wydaje, to my oczywiście tutaj przejdziemy do piątku, czyli do tego apartamentu, gdzie już graliśmy w to demo. Tutaj mamy piękny obraz, Emily Wants to Play 2. New game, oczywiście tu jest quit, right mouse, coś tam, interact. Ładnie to tutaj wszystko wygląda, muszę wam powiedzieć. Keep locked, right mouse on end. Wow. Nawet już tutaj możemy korzystać. Jak on tutaj siedzi, ja go wcześniej tutaj nie zauważyłem, ale ja się go teraz tutaj mega buję. Ładnie, że tutaj możemy sobie już tak interact robić w ogóle. Ty mam latarkę już nawet. Zobaczcie. Dlaczego on mnie nie chce wypuścić i on tam stoi, się na nas patrzy. Muszę wam powiedzieć, że gość naprawdę zrobił dobrze ten, to główne menu, bardzo mi się podoba. Okej, flashlight. Albo tak, pause, escape, zoom. Czyli możemy też zoomować, okej. Sprint, czyli możemy teraz też już biegać. A wcześniej chyba nie mogliśmy biegać. Use grab albo prawym przyciskiem myszki. ale lipa, muszę wam powiedzieć, ty Boże święty. Jak ja się tego gościa już tutaj boję, zobaczcie, jak on teraz się tutaj patrzy na mnie śmiesznie. Jaki on jest dziwny, bez kitu, nie? I ten teraz też już tutaj zniknął! Ale przecież ja się już tutaj nawet w lobby boję. Zobaczcie w ogóle, jak my tutaj ładnie jesteśmy, my jesteśmy takim dzieciakiem, zobaczcie w ogóle, co się tutaj dzieje. Z taką czapeczką śmieszną, fajną. Co prawda my tutaj podskakujemy, ale tego nie widać na... O Boże, tutaj ktoś stoi. Tutaj ewidentnie ktoś stoi. Zobaczcie sobie, nawet tutaj na kamerze było przed chwileczką widać, że ktoś tutaj stał. Już mi się nawet tutaj nie zaświeci światło. Boże! O Boże, Boże, Bożenko! Dobra, niech już będzie, że ja po prostu robię teraz tutaj od razu new game i napierdzielamy po prostu tutaj od razu, bo ja nie chcę się od razu tutaj przestraszyć. Z tego, co mi się wydaje, to oczywiście tutaj się też od razu pojawi ten apartament, w którym się już wcześniej pojawiliśmy i będziemy musieli sobie tutaj... This was a crazy party, I'm exhausted, okay? Dobra. Dobra, a więc jesteśmy w tym samym apartamencie, w którym byliśmy na samym początku i wydaje mi się, że tutaj po prostu nic nowego nie będzie. Tu jest, naprawdę, książka PewDiePie'a i tak dalej. Także wydaje mi się, że my... Ło, co to teraz się tutaj stało? Się jakoś ładnie tutaj przewróciłem. Dobra, tutaj oczywiście jest ten... Ten łony, tutaj też będzie gdzieś... Dokładnie, tu jest ten nasz poizet. Dobra, zrobimy teraz tak, że ja teraz czym prędzej sobie polecę się tutaj przespać i tak dalej i my sobie czym prędzej załatwimy ten level, ponieważ już w niego graliśmy. Dobra, z tego co pamiętam, to my tutaj nie mamy
rozwiązywać tych takich śmiesznych zagadek. Tu już się oczywiście pojawiło. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj nam pisze, że musimy... I shower before I go work. Dobra, tego tutaj zamkniemy. Ale to tutaj mi za chwileczkę wyskoczy, nie? Na pewno. Jakoś tak to było chyba, nie? Dobra, dokładnie. Teraz mnie tutaj wyrzucił. To już wiemy, że to już było na początku, ale na początku też tego demo... to było tak jakby ukryte, czyli nie wiedzieliśmy naprawdę, co tutaj musimy zrobić. Czekajcie, bo ja tutaj naprawdę nie mam ochoty się z nikim spotkać, z żadną mamą, z nikimkolwiek. Teraz mi się chyba tutaj prąd wyłączy, z tego co pamiętam. Nie, jednak się prąd nie wyłącza. Ale zobaczmy sobie teraz tutaj na godzinę, która jest. Jest godzina pierwsza, czyli musimy odgadnąć ten pierwszy chyba dokładnie. Tutaj jest ten pierwszy, okej. Ja teraz biegnę czym prędzej do góry. Dobra, mamy numer jeden, mamy już tą kartę tutaj. Ja tutaj słyszę... O. No fuck. Nie, nie, ja tutaj słyszę cały czas tą mamę. O. Ja nie mam ochoty. O! O! Ja nie mam ochoty się tu z nikim spotkać. Dawaj, Emily, właś, przestrasz mnie, proszę cię, Emily, proszę. Halo! No już się skończyło. Dobra. Mamy teraz tam główną grę i z tego co mi się wydaje, to my oczywiście teraz będziemy musieli pobiegnąć czym prędzej do samochodu. A w ogóle tutaj nie zebraliśmy tych kluczy. A wcześniej musieliśmy zbierać też kluczyki samochodowe, ale one są dopiero teraz tutaj. Okej? Okay? Dobra, czyli teraz to już jest chyba normalne z tego co mi się wydaje. Bo to jest wszystko ładnie oświetlone, tutaj są normalne obrazy. Czy ja się muszę okąpać? Dokładnie, muszę się pierw okąpać. Dobra, my się umyliśmy, tutaj też zostało pozmywane, zobaczcie, jest ładnie, jest pięknie. Okej, okay, I can leave for work now. Także my teraz czym prędzej wychodzimy sobie tutaj z domku i jedziemy do pracy. I feel like I should back once more before I leave, ale po co? Ale po co? I guess it was nothing. I'm going to be late, I need to leave. Dobra, już tutaj szybko wychodzimy i jedziemy do pracy. Dobra, jesteśmy teraz już w końcu w naszym miejscu, w którym powinniśmy się znajdować, czyli wchodzimy tutaj do... Dlaczego się to zamknęło? Hello? Anybody here? Anyone here? Dokładnie. I have your sandwich order. Hello? Ja się już tego boję! Ja się już tego boję bez kitu! Co on robi? Chester! Chester, co ty robisz? Ostatnio... Chester! Czy ty jesteś normalny? Ty nie jesteś normalny! Ja potrzebuję latarki, przecież specjalnie wzięliśmy sobie tą latarkę do domu. O Boże, Boże, Bożenko, jaka ta gra się zaczyna robić dziwna. Bo w demo było coś takiego, że światło się gasiło i nas Chester tutaj łapał. Ale teraz tutaj nikogo nie ma, zobaczcie co tutaj jest w ogóle grane, nie? Nie ma tutaj nikogo, ja nie wiem w ogóle z kim on tutaj rozmawiał. Zobaczcie, tu jest ten Checkers Pizza. Czyli chyba tutaj, gdzie my pracujemy, tutaj... Co to jest? Is eyes removed before fire. Oczy zostały wyciągnięte przed pożarem. Greta? Okej. Okay. Doll found in ashes, czyli lalka została znaleziona wśród popiołów. Śpi. Research report, findings on burnt baby doll from house fire incident, no fingerprints found, no flammable candle found. Czyli znaleźli jakąś tam laleczkę po pożarze, nie ma żadnych odcisków palców, nie ma żadnych chemikalnych rzeczy, które by mogły spowodować ten pożar. Doll constructed of a flame, national material, eyes were removed before fire, czyli oczy zostały wyciągnięte przed pożarem. No further clues as to guess of house fire based on burned doll, Greta, czyli najprawdopodobniej nazywa się Greta. Personal note, this thing is creepy, it was put back very quietly. Jest to bardzo dziwne, jest to bardzo creepy. Tutaj też sobie możemy przeczytać incident report. House fire, a house located at coś tam burned to the ground in the middle of the night, czyli się spalił do... na 781 Hill Park. None of the residents escapes, they were personally sleeping. O kurde, nikt się stamtąd nie wydostał, najprawdopodobniej spali. No i tutaj też pisze o tej lalce, że zostały wyciągnięte oczy i tak dalej. No i dlaczego tutaj był Chester? To mnie też interesuje strasznie. Która jest w ogóle godzina? 7, 10 po 7. To jest Minecraft, myślałem, że to jest Minecraft. Dlaczego tutaj nie działa komputer? Orange, tutaj...
Jak załączamy walkie-talkie, to słyszymy tą drugą walkie-talkie i tam są jakieś dziwne rzeczy i to bardzo dziwne rzeczy. Muszę wam powiedzieć, że gra jest fajnie zrobiona, ponieważ ta kserokopiarka nawet wygląda mega, mega prawdziwie, muszę wam powiedzieć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wszystkie przyciski są tutaj, jakieś tam niby screen, coś tam i tak dalej. Fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. A to kto to jest? To jest chyba jakaś dziewczyna od tego gościa, generalnie coś tam. Czyli wiemy, że już tutaj mamy do czynienia z czymś, co zostało spalone, jakiś dom spalony, Boże święty. Dlaczego my musimy tutaj chodzić? Ja bym od razu stąd spierdzielał. Ja bym od razu, naprawdę, stąd spierdzielał. Nie da się niczego kupić. Dobra, idziemy pierw tutaj zobaczyć, co tutaj jest grane. Dobra, czyli tutaj jest jakaś mapka. Czyli jesteśmy teraz tutaj, byliśmy w tym pokoju przed chwileczką, chyba. Nie, stąd żeśmy wyszli. Nie, myśmy tutaj przyszli, tu jest wyjście, tutaj. Exit jest tutaj albo tutaj. Power jest gdzieś tutaj, łociu. Jak my daleko będziemy musieli tutaj łazić, nie? Central Evidence Fire Exit Map. Szkoda, że tej mapy nie możemy ze sobą wziąć, bo ona by mi się bardzo przydała. Ale wiem, że gdzieś tam po drugiej stronie, czyli gdzieś tam jest zasilanie światłem. Czyli za chwileczkę tutaj na bank tutaj się... No. Czy my musimy tutaj naprawdę wszystkiego szukać albo coś takiego? Tutaj niczego nie ma. Flashlight. Bardzo by mi się flashlight jakiś przydał. Obrazek na kiblu? Po co taki obrazek? Żeby ktoś komuś fajnie było? Oczywiście w damskiej toalecie musi być tak ładnie, że nawet jakieś perfumy są, czy jakieś inne straty pierdaty. Dobra, idziemy teraz tutaj. Nie, tutaj nie wejdę, bo potrzebuję kartę. Okej, security, coś tam. Kartę potrzebujemy. Dobra, ale nie da się stąd wyjść naprawdę? Nie da się stąd naprawdę wyjść. Ja chcę po prostu stąd wyjść i skończyć tą grę. Ja nie chcę w to grać w ogóle. Ta gra jest głupia. Tutaj potrzebujemy karty numer 2. Okej. Dobra, no to wchodzimy teraz, Ile tu jest syfu? I tutaj też jest syfu. Tu jest karta! Okej, mamy. Mamy. Proszę, latarka. Please. Oh, four, five, six. Dlaczego w kiblu jest taki regał i tutaj są jakieś pierdoły? Typu papier do kopiarki. Albo karta sobie leżała, czyli ktoś musiał się sarać i coś tam musiał zrobić. Emergency briefing, must be worn. Okej, dobra. Jakiś tutaj memik taki śmieszny był. Dobra, no cóż, no idziemy teraz sobie tutaj dalej. Tutaj potrzebujemy karty numer 2. To my sobie może pójdziemy sobie tutaj. Tak będzie najlepiej chyba z tego, co mi się wydaje. Wiemy, że Chester już w tym maczał palce, nie? Bez kitu. I dlaczego my, jako kurde dostawca sandwichy, bo my jesteśmy dostawcą Co się teraz stało? 8. Dlaczego coś mi pokazało na 8? My jak dostawca... Zielone? Okej, dobra, czyli to jest taki ala tutorial. Zielony mogę się ruszać, czerwony nie mogę się ruszać. Okej. Ja sam spierdzielam. Nie mogę się ruszać, jak jest czerwony pewnie. Dobra. MAMA! Mama! 8, co to oznacza te 8? Research office. Mama. To jest? Max! Hello, mannequin. Maxwell, coś tam. Department store Robert found and killed in Grenfell exchange with police. Kogoś tam zabili, jakiegoś Maxwella. Mayor suspect Maxwell steals. Czyli go zabili, ponieważ on napadł coś tam. Co to jest tutaj? Whistle? Co to jest whistle? Wiem, co to jest whistle. Latin written inside Lynn. Okej, dobra. Kto to jest w ogóle? Small figure in box? Coś tutaj jest dziwnego z tym! Information: the box appears to be a very old Jack in the Box style toy. The letters Weasel were written on the inside bottom. That doesn't have any inner working on gears. Doesn't appear functional. Inside was a small Jester doll. Czyli w środku był Jester w tym śmiesznym, tak? Czy nie? Missing child! Cause of incident unknown. Possibly kidnapping of runaway.
All Runaway. Czyli on najprawdopodobniej ukradł jakieś dziecko. Ale dlaczego, to tego nie wiem. Jakie tutaj są słodkie pieski. Dobrze, że podczas takiego horroru możemy sobie takie pieski ładno oglądać. Co to jest za mapa? Gdzie my tutaj w ogóle jesteśmy? W Chinatown. A tutaj? National Geographic Map February 1967. A tutaj jest coś ciekawego. Ja bym potrzebował latarki. Ja bym się tak fajnie czuł z latarką, nie? Mama znowu idzie, mama znowu idzie. Mama znowu idzie, dlaczego mama znowu idzie? Ja się muszę przed nią ukrywać. Bo ona chyba tak chodzi w kółko z tego, co mi się wydaje. Mama, ona cały czas prosi o mamę! No! Mama sobie poszła. Dobra, ona tam poszła. Jakie to jest głupie, jakie to jest straszne, nie? Bez kitu. Dobra, co my teraz tutaj mamy? To jest nic. To jest jakaś laska, ale nie wiem dlaczego. W ogóle tutaj nikogo nie ma, nie? Bez kitu. Kto to jest? Okej, dobra, tutaj są podpowiedzi! Don't turn around, pick a boo! Okej, dobra, tu jest ta śmieszna, czyli nie możemy... Jak ona tutaj wejdzie, to się zesram. Nie wyszła tutaj. Ale ja chyba chcę tutaj przyjść, dobra. Bo tutaj są... Tutaj jest 8! O co chodzi z tym 8? Zobaczcie, tak jakby się 8 zrobiła... Była 7 chyba, nie? Zobaczcie, jest 15 po 8 już! Jak ja długo w to gram, to jest bez sensu! Ej, ziomy, dobra. Przeczytajmy sobie to tutaj. Tu jest ten... To do you tag tethers... Don't move, jeżeli widzimy tego! Tutaj, tu jest ona. Kiki! Okej, dobra, czyli nie możemy się odwracać. Don't turn around, jeżeli ona tu gdzieś jest. Mr. Tethers i Chester. Chester. Me, Chester, Kiki, Tethers, friends, okej, dobra. No Boże, jakie to jest schizujące, nie? Bez kitu. Tutaj też niczego nie ma. Ciekawego. Tutaj powinno coś być. Inside river, possibly double homicide or suicide. Level 2! Karta level 2! Chyba to usłyszała. Ale mnie ciary teraz przeszły, nie? Bez kitu. Ona mnie powąchała, ale mi dała spokój! Dobra, zamknęła. Zamknęła. Where's daughter? Emily? Attack dolls and a girl. An employee of Checker's Pizza reported that he was attacked by dolls and a strange girl. Przecież to jest nawiązanie do części pierwszej! Czyli jakiś pracownik Checker's Pizza zawiadomił, że został zaatakowany przez jakieś lalki i dziwną dziewczynkę. He was delivering a pizza to the home at Sister Street. It was raining, so coś tam. Ty... Dobra. Czy ona to słyszy, jak ja tak biegam? Z tego, co mi się wydaje, to chyba nie, ale wolę troszeczkę przed nią tutaj uciec, żeby nie było tutaj jakiejś sceny. Da się tutaj pójść zobaczyć, co tu jest? Gdzie my teraz jesteśmy? Fuck! O, no tutaj potrzebujemy numeru 3. Jakąś kartę albo coś, chyba nie. Dobra, tutaj używamy tej karty i już wchodzimy. 9 już jest?! Jakim cudem już jest 9? Tutaj potrzebujemy numeru 3! O co z tym chodzi?
Ja nic nie widzę. Ja nic nie widzę, ja nie mam jeszcze tutaj latarki. Wypuść mnie stąd! A on się zaciął! Ja mówię, kto to jest, a on się zaciął! Gdzie on teraz jest? On jest w tej paczce? Tam jest. On się tak jakby zaciął. Ale mamy w końcu latarkę, ziomy. No. Nie rozumiem tego! Jak ja się mam stąd wydostać? Dobra, mamy. Znalazłem kartę trzeciego stopnia. Ale ja nie wiem jakim cudem on mnie tutaj próbuje zaatakować albo coś mi zrobić. Ale mu to bardzo nie wychodzi. Mamy kartę trzeciego stopnia. Czy to dobrze? Dobra. Jest, dobra, mamy 10 godzinę, także wydaje mi się, że to się chyba wszystko zapisuje. Dobra, ziomy, ja już nie mogę, ja już po prostu nie mogę. Bo ta gra jest mega schizująca. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał tą gierkę, dajcie znać koniecznie w komentarzu pisząc hashtag Emily. Ja się teraz z wami pożegnam. Muszę wam powiedzieć, że ta gra jest mega. Na pewno będziecie chcieli, żebym ją nagrywał dalej. Dobra, mam nadzieję, że wam się ta gierka spodobała. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!